15 listopada w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się koncert jubileuszowy z okazji stulecia Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Cieszynie. Ja przez 26 lat prowadzę i w tym czasie też były zmiany. Kiedyś prowadziłam chór młodzieżowy, później zaprosiłam tą młodzież i wstąpili do chóru kościelnego, więc wtedy chór liczył bardzo dużo osób, bo ponad 70. No, w tej chwili jest dużo mniej, bo takie czasy nastały, że coraz trudniej zaprosić do śpiewania, ale cieszymy się, że jest tylu i śpiewamy. To może jest właśnie okazja, może jakiś nabór, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może zasilić wasze szeregi? No oczywiście, jak najbardziej, zapraszamy serdecznie. Spotykamy się w każdą środę o 18. No właśnie, a dzisiaj w programie jak to będzie wyglądać? Są bardzo różne pieśni. I naszych kompozytorów, jeden z dyrygentów był profesor Jan Gawlas, więc też jedną pieśń jego będziemy śpiewać. Są także i współczesne pieśni, bardzo różnie. No zobaczycie Państwo. Wy też oczywiście podróżujecie, występujecie gościnnie? Tak, mamy partnerską parafię w Szwabach, niedaleko Norymbergi, tam często bywamy, a wcześniej byliśmy i w Danii, i no, oczywiście w Czechach i gdziekolwiek się dało. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.